Witajcie. Ostatnio mówiliśmy o tworzeniu się i ewolucji gwiazd. Myślę, że przyszedł czas na to, żebyśmy mogli zobaczyć niesamowite zdjęcia, które pokazują formujące się nowe gwiazdy, gwiazdy podczas normalnego życia, czyli w ciągu głównym oraz u schyłku swojego życia. Tutaj mamy mgławicę orzeł, właściwie niewielki fragment mgławicy. Warto pamiętać, że mgławica to niesamowicie ogromny, kosmiczny, międzygwiezdny obłok gazów i pyłów. Obłok, który, warto tutaj też pamiętać, że rozszerza się. Tutaj mamy tak zwany filar tworzenia. Ten słup gazów i pyłów, który jest naprawdę niewielkim fragmentem całej mgławicy, wyobraźcie sobie, że ma kosmiczną długość. Jaką? 7 lat świetlnych. Ogromna odległość dzieli te dwa krańce słupa gazów i pyłów. A to jest naprawdę niewielki fragment mgławicy orzeł. Wyobraźcie sobie, że odległość z Ziemi czy ze Słońca do najbliższej gwiezdnej sąsiadki to nieco ponad 4 lata świetlne. Voyager 1 czy Voyager 2, oba te statki osiągnęły prędkość 60 tysięcy km na godzinę. Oba te statki potrzebują około 80 tysięcy lat, aby dotrzeć do najbliższej gwiazdy. Tak więc, gdyby wysłać z jednego krańca tego obłoku, tego słupa, statek taki jak Voyager, rozpędzony do prędkości około 60 tysięcy km na godzinę, to przebyłby tą odległość po około 150 tysiącach lat. Ta mgławica to miejsce, gdzie tworzą się nowe gwiazdy. Jest to miejsce narodzin nowych gwiazd. Gaz tutaj kondensuje się, tak jak mówiliśmy o tym ostatnio, kondensuje się, aż osiągnie krytyczną temperaturę, i dojdzie tutaj do syntezy jądrowej wodoru, czyli powstanie nowa gwiazda. Jednak to, jak widzimy tą mgławicę teraz, może się różnić od stanu faktycznego, czyli tego, jak dokładnie teraz wygląda ten obłok. Dlaczego? Jak myślicie? Znajduje się w ogromnej odległości od nas. Tak ogromnej, bo aż w odległości 7 tysięcy lat świetlnych. Tak ogromna odległość oznacza, że obłok ten może być już nieco zagęszczony. Gdzieś tutaj w środku zaczęły powstawać nowe, młode gwiazdy. Zdjęcie po prawej przedstawia tak zwaną chmurę gwiazd w Strzelcu. Gwiazdozbiorze Strzelca, który znajduje się gdzieś w centrum naszej galaktyki Drogi Mlecznej. To jest tak zwana chmura gwiazd. Każda pojedyncza kropka to inna gwiazda i pamiętajmy, że ciągle patrzymy w kierunku centrum naszej Drogi Mlecznej. Każda z tych gwiazd tak naprawdę znajduje się w naszej galaktyce i to na niewielkim obszarze na niebie. Spójrzcie. Tutaj lśni na czerwono jakaś gwiazda. Tutaj podobnie. Tutaj. Tutaj też. Jak myślicie, co to może być? O tych gwiazdach mówiliśmy wcześniej. Nie możemy określić ich wielkości, bo nie znamy dokładnych odległości od nich i tego, z jaką mocą świecą, ale z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie stwierdzić, że te gwiazdy to czerwone olbrzymy. Znajdują się w fazie czerwonego olbrzyma, a więc są bardzo rozdęte. Ich temperatura powierzchniowa jest dosyć niska, dlatego mają czerwoną barwę, mimo że wewnątrz produkowana jest niesamowicie ogromna ilość energii. Kiedy przyjrzymy się bliżej, znajdziemy takie pomarańczowo-żółte gwiazdy, które są w ciągu głównym.
To są te mniejsze gwiazdki. Gdzieś tutaj jest ich mnóstwo. Gwiazdy, które bardzo przypominają nasze Słońce. Nasze Słońce znajduje się w ciągu głównym i ma taką żółtawą barwę. Jednak są jeszcze gwiazdy, które świecą takim jaskrawo-niebieskim światłem. One wypalają się najszybciej. Są najbardziej gwałtowne. Te wszystkie błękitne czy niebieskawe gwiazdy, bardzo jasne zresztą, są to gwiazdy ogromnej masie i po prostu szybko się wypalają. Mają mnóstwo paliwa, które szybko wypalają, no i bardzo szybko umierają. Tutaj obok mamy mgławicę, która została nazwana mgławicą Kocie Oko. Kocie Oko. Dlaczego? No, chyba trochę przypomina kocie oko, prawda? Bardzo kolorowe zresztą. Bardzo symetryczny kształt. Jednak mgławica ta znacznie różni się od tej poprzedniej mgławicy orzeł. Nie tylko nazwą. Bo ta mgławica tutaj to mgławica planetarna. Nie powstała podczas wybuchu supernowej, przy gwałtownym wyrzuceniu wszystkich gazów i pyłów w przestrzeń kosmiczną. Tutaj wewnątrz mamy jeszcze gwiazdę. Gwiazdę, która jest w fazie czerwonego olbrzyma. No tutaj są przekłamane kolory na tym zdjęciu, jednak ta gwiazda tutaj coraz bardziej gwałtownie odrzuca swoje zewnętrzne warstwy. Te zewnętrzne warstwy, one tworzą taką symetryczną otoczkę, nazywaną mgławicą planetarną. Planetarną dlatego, że pierwsi obserwatorzy, którzy patrzyli przez teleskopy na tę mgławicę, zobaczyli, że przypominają nieco tarcze planet. Dlatego mgławica planetarna. Tutaj w środku jest jeszcze gwiazda, która jest u schyłku swojego życia. Nie jest to jeszcze biały karzeł, ale powoli, tracąc swą całą masę i materię, wyrzucając ją w przestrzeń kosmiczną, formując tą mgławicę, tą kolorową otoczkę, ona po prostu umiera. Powróćmy jeszcze do tak zwanej chmury gwiazd. Jak już mówiłem, ten niewielki obszar przedstawia, no właśnie, niewielki wycinek nieba, centrum naszej galaktyki, w której znajduje się około 200 do 400, tak się szacuje, od 200 do 400 miliardów gwiazd. Tak więc jesteśmy taką malutką drobinką, nawet jeżeli spojrzeć tylko na to zdjęcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do oglądnięcia kolejnego filmu.